Witam Was. Dzisiaj kolejny przepisik. Dzisiaj chciałem Wam pokazać, jak zrobić sobie taki dosyć fajny, pikantny sosik, można powiedzieć. Także zaczynamy sobie tutaj od takiej roboty. Będzie nam potrzebne troszeczkę ananasu. Ja tutaj mam ananas, zjadłem i w sumie został tylko to, co zostało z niego. Z tego będziemy sobie za chwileczkę sok wyciskać. Będziemy potrzebowali dwie malutkie cytryny, może być też jedna duża, ja mam akurat dwie małe. Także od tego będziemy sobie zaczynali. Głównie będzie nam potrzebny tutaj z nich sok, żeby go wydostać. Jest to dosyć fajny sos, taki można powiedzieć tropikalny nawet. Można go zastosować w różnego rodzaju sałatkach. Nie wiem, jeżeli ktoś je coś gotowanego, on się bardzo fajnie komponuje z ryżem. A takie sosy myśmy kiedyś kupowali gotowe, ale no teraz byśmy już ich nie kupili, ponieważ teraz wiemy, co tam w środku w tym jest. Jak się czyta taki skład, to przechodzi jakakolwiek chęć, żeby cokolwiek takiego jeszcze jeść. Dlatego lepiej wolimy to zrobić samemu, niż po prostu kombinować i kupować coś, co nam może krzywdę zrobić. Niestety taka jest prawda. Dobra, mamy cytrynę, wystarczy teraz na pół. Cyk, cyk. Dobra, zaczynamy sobie od soku. Dobra, zaczynamy od tego ananasu. I te cytrunki teraz po nim. To jest nasz początek. Dobra, teraz będziemy potrzebowali blender. Będziecie mieli w opisie, gdzie to znaleźć. Wyciskarki, blendery. Teraz to jest fajny bajer. Można to całe zdjąć i przelać bezpośrednio tutaj, bez brudzenia czegokolwiek innego. Ta główka jest zdejmowana z wyciskarki. To jest na początek. Teraz będziemy sobie naszego banana otwierali. Wrzucamy banana do środka. Opcja jeszcze jest, można użyć też mango. Jeżeli ktoś ma mango, można tutaj dodać mango, wtedy wyjdzie taki fajny, jeszcze bardziej tropikalny sos. No tylko mango musi być oczywiście bardzo dojrzałe. To nie może być jakieś takie niedojrzałe mango. Dobra, teraz następnie potrzebny jest miód. Ten miodzik. Do tego, żeby to fajnie osłodzić. Doda takie fajne. Ja tutaj daję na oko, także to musicie sami co do słodkości sobie wyliczyć, ile tego będziecie chcieli dać do środka. Także ja Wam tutaj ilości nie podam, bo każdy ma inny smak i każdemu coś innego będzie inaczej smakowało. Teraz następnie, żeby to troszeczkę pikantne zrobić, można powiedzieć, ja tutaj dodam papryczki jalapeno, tylko ja mam tutaj tą papryczkę taką już, ona nie jest surowa, ona jest ze słoiczka akurat, ale mam taką otwartą i taką teraz dam. Normalnie poleciłbym tutaj dać surową do środka, tylko tutaj z tym też musicie uważać, ile będziecie dawać, żeby sobie nie przesadzić z tym smakiem, ponieważ to jest ostre. Można dać też papryczek chili. Także tutaj no, można pomyśleć, kto co lubi, kto co woli. Są różne, są habanero na przykład jeszcze, te też są bardzo ostre. można dodać. Bardzo ostre habanero są. No, habanero są bardzo ostre. Dobra, na razie damy tyle. Zawsze można dodać więcej niż później ująć, bo jak już przesadzimy, to już później już nic z tego nie będzie. Dobra, teraz dajemy kurkumy. Daję 2 łyżki kurkumy, łyżeczki, tylko to jest mała łyżeczka, którą ja tutaj mam. Nie jest jakaś ogromna, duża łyżka. Teraz dodajemy jeszcze pieprzu do środka. Papryki czerwonej, zwykłej, łyżkę. Imbir mielony, też wędruje cała łyżka imbiru do środka. Dodaję specyfiki takiej specjalnej do tego. Można troszeczkę cynamonu dodać, ale z cynamonem naprawdę troszeczkę, nie przesadzać, żeby nie popsuć sobie smaku. I jeszcze troszeczkę gałki muszkatowej, również bardzo troszeczkę, nie przesadzać z tym. Ona jest dosyć taka, o, że tak powiem, ciekawa w smaku. Dobra, to by było na razie tyle. Teraz to sobie będziemy zamykać. Będziemy sobie nasz sosik miksować. Także zaczynamy miksowanie. Dobra, trzeba jeszcze jakąś małą łyżeczkę skombinować. Dobra, także to jest próba najpierw. No to przelejemy, czy ostrość się zgadza i wszystko. Jest chyba dobrze. Tak, jest dobrze. Dobra, także tak to wygląda. Taki mamy sosik. Jest dosyć płynny. Jego można by zagęścić czymś jeszcze. No myślę, że to jest też taka dobra konsystencja. I ten sos teraz można sobie dodawać do różnego rodzaju jedzenia. I mamy dosyć fajny, ciekawy, bardzo egzotyczny sos, który można sobie zrobić. Popatrzcie też z ilością kurkumy. Ja dałem 2 łyżeczki. Ktoś, kto nie jest przyzwyczajony do takiej ilości, nie polecałbym, żeby tyle dał do środka, żeby sobie troszeczkę zmniejszył, ponieważ może mu to troszeczkę inaczej smakować i może mu to nie smakować, może mu się zrobić niedobrze po tym. Także co do ilości kurkumy również zwróćcie na to uwagę. Moje ilości są inne, są przystosowane, ponieważ my używamy jej dużo i nasze żołądki, wszystko jest przystosowane do tego, tylko tak jak zawsze mówiłem, jak coś zmieniamy, wprowadzamy, zawsze od małych ilości stopniowo do góry, nigdy nie za szybko naraz ze wszystkim, także ze wszystkim trzeba zawsze z głową wszystko używać, a nie, że gdzieś coś zobaczymy i od razu robimy tak samo, bo nie wiesz, czy ten człowiek tego już czasem 30 lat nie robi. Dlatego zawsze trzeba troszeczkę pomyśleć i zastanowić się, nim coś zrobimy. Także taki sos bardzo fajnie się komponuje z sałatkami, przykładowo jakieś sałatki z mniszka różnego rodzaju, z cykory bardzo fajnie się komponuje. Tak jak mówiłem, jeżeli ktoś je ryż, bardzo fajnie się w ryż komponuje tutaj również. Taki sos idealny, naprawdę bardzo fajna sprawa. Opcjonalnie, tak jak mówiłem, można mango dodać, tylko dojrzałe mango, żeby to było. Wtedy on będzie jeszcze całkiem inny, ten sos. Dostanie jeszcze więcej tropikalności do tego. Zresztą są nawet w handlu takie żółte sosy mango, one są dosyć drogie. To jest właśnie coś takiego mniej więcej na tej bazie zrobione. Także macie kolejny ciekawy przepis. Można powiedzieć, że jest praktycznie surowy, tylko że te papryczki tutaj miałem takie ze słoiczka. ale można dać jak najbardziej surowych. Ja nawet polecam, żeby dać surowe. Ja akurat miałem ten słoiczek otwarty, kiedyś dawno temu go kupiłem. No i czas go zużyć w końcu, no bo ile będzie stał na tej półce. Już i tak jest kilka lat po dacie, także najwyższy czas na niego. Jeszcze druga opcja, teraz jak mamy ten sos, to jest taka opcja dla smakoszy, można powiedzieć. Tutaj mamy ten sosik nasz gotowy. Można teraz do tego dodać tutaj, mamy takie coś. To jest miąższ ze świeżego kokosa, tylko ten jest akurat z zamrażarki wyciągnięty, bo ja kiedyś takiego miałem i go zamroziłem po prostu, bo nie wiedziałem, co na ten moment mógłbym sobie z nim zrobić. I sobie go schowałem. Teraz można to sobie tutaj do tego dodać. Można to oczywiście jak najbardziej lepiej świeżego użyć, ale ja dodaję tak, jak on jest, także Blender dostanie znowu troszeczkę ciekawe zadanie, żeby tutaj taki lód teraz rozwalić. I to można sobie teraz z tym zmiksować. Tutaj nam doda wtedy dodatkowej kremowości i takiej aksamitności ten sos dostanie, także będzie taki całkiem specjalny. Dobra, Blender sobie poradził z tym, wyśmienicie. Nawet nie miałknął, że tak powiem. Dobra, no i widzicie, teraz już jest konsystencja, jest też całkiem inna już teraz. Jest to teraz już dużo grubszy sos. Już nie jest taki mięciutki, płynny. Teraz już się zrobił taki dosyć fajny, gruby. Próba smakowa. Dzisiaj już jest na łyżeczce dosyć fajny, gruby. No, teraz mu nadało takiej aksamitności. No niebo w gębie, no co tu więcej gadać. No. Naprawdę, to kokos doprawił go po prostu totalnie. Całkowicie zmienił cały smak. Także to jest dodatkowa opcja. Jak komuś nie szkoda kokosa, wypić sobie przy okazji świeżej wody z kokosa. Środek można tutaj do środka idealnie wmiksować. Naprawdę wyjdzie coś wspaniałego z tego. Ewentualnie jeszcze mleczkiem kokosowym by to można było rozbić też ten sos, żeby dodatkowo jeszcze też takiej aksamitności tutaj wprowadzić podobnej do tego, ale ja zrobiłem z tym. Także macie go na dwa sposoby do zrobienia. Jeden sposób troszeczkę tańszy, jeden sposób niestety troszeczkę droższy, bo nie ma co się oszukiwać. Koło 80 zł trzeba zostawić za kokosa świeżego. Nie ja te ceny ustalam, dla mnie też za dużo. Dobra, także tyle na dziś i pozdrawiam.